Wiele lat temu w przychodni na Górce, bo tak nazywają mieszkańcy w Legionowie, funkcjonowała pogotowie ratunkowe. I ten zakres usług, który wówczas był oferowany, czyli te drobne urazy, które były zaopatrywane właśnie w tym miejscu, pacjenci, którzy mieli poważniejsze dolegliwości, byli przewożeni do szpitala. Ten system, chociaż wówczas być może nie do końca doskonały, teraz zmieniony o to, że w sytuacji zagrożenia życia pacjent odwożony jest na SOR do Warszawy, z reguły do Warszawy, funkcjonuje inaczej. Natomiast ta usługa, która była tutaj realizowana, czyli tego drobnego zaopatrzenia chirurgicznego w przypadku urazów, złamań niewymagających interwencji chirurgicznej, rozcięć skóry, był po prostu realizowany w tym miejscu. I my dzisiaj chcemy powrócić do tego elementu, w którym ta usługa jest realizowana właśnie w przychodni na ulicy, przy ulicy Sowińskiego. Uważamy, że ten zakres usług powinien być realizowany właśnie na miejscu z tego powodu, że mieszkaniec Legionowa, mieszkaniec Wieliszewa, Serocka, Nieporętu z każdym najdrobniejszym urazem, który wymaga interwencji chirurgicznej, musi udać się na warszawski SOR, a tam czeka go czasami dwu, a czasami więcej godzinne oczekiwanie na pomoc lekarską. Powiedzmy sobie otwarcie, w warunkach trudnych, bo trafiają w to miejsce osoby z wypadków, trafiają osoby, które są ciężko poszkodowane. Choćby dla dziecka to są bardzo trudne, ciężkie doświadczenia, które są w niepotrzebny sposób mu fundowane. Uważamy, że te elementy właśnie jak drobne rozcięcia, jak złamania niewymagające interwencji chirurgicznej powinny być zaopatrywane w tym miejscu. Porozumienie pokazuje intencje samorządów, jeżeli chodzi o stworzenie ambulatorium 24-godzinnego w Legionowie. Mówi też o partycypacji w kosztach funkcjonowania tego przedsięwzięcia, w których znaczącą część, bo połowę, będzie pokrywał powiat legionowski, 25% Legionowo i pozostałe po 6% gminy powiatu legionowskiego. Trzeba powiedzieć, że oczywiście jest to intencja, do której będziemy przekonywali radnych, zarówno powiatowych, jak i panowie burmistrzowie, prezydent, wójtowie, do radnych swoich gmin. NFZ mimo wielu wystąpień nie chce czegoś takiego zaoferować mieszkańcom Legionowa. W związku z tym porozumieliśmy się, wszystkie samorządy powiatu legionowskiego i powiat i gminy. Dogadaliśmy się, ile będziemy płacili. No i niestety z naszych pieniędzy, ale tylko dla naszych mieszkańców, chcemy takie ambulatorium mieszkańcom powiatu legionowskiego zaoferować, bo jest to większość takich zdarzeń, które kojarzą się z tą pierwszą podstawową szpitalną pomocą, która dzisiaj jest osiągalna i to w długich kolejkach tylko w Warszawie. Chcę podkreślić, że będzie to oferta samorządowa, skierowana tylko i wyłącznie do mieszkańców, do osób zamieszkujących teren powiatu legionowskiego, w związku z tym inni mieszkańcy niestety nie będą mogli z tego korzystać, no, ale to ma ten plus, że mamy nadzieję, że nie będzie tutaj kolejek i że potrzebujący szybkiej, sprawnej, fachowej pomocy medycznej mieszkańcy miasta Legionowo, powiatu legionowskiego otrzymają tutaj pomoc. W takich sprawach, zresztą jak i w pozostałych, jest tu dosyć duża zgodność, a przede wszystkim jeśli chodzi o sprawy zdrowotne dla naszych mieszkańców powiatu legionowskiego i takie przypadki nagłe, kiedy są urazy i kiedy godzinami trzeba nieraz stać w kolejkach w szpitalach, czekać na zabieg, chociażby na to, żeby dokonać prześwietlenia czy zdiagnozowania przyczyny czy urazu. Wydaje się to bardzo potrzebne i myślę, że ta kwestia nie podlegała żadnej dyskusji. Jeśli chodzi o mnie, bardzo bym chciał, żeby to było jeszcze bardziej rozszerzone na chirurgię pediatryczną, czyli dla dzieci. Tego bardzo brakuje. Borykamy się z zamknięciem oddziału chirurgii w Szpitalu Bielańskim, więc myślę, że tym bardziej ta potrzeba utworzenia czy dokooptowania do ogólnej chirurgii, chirurgii pediatrycznej, no to jest chwilą czasu. Trzeba też pamiętać, że chirurg pediatryczny może obsłużyć dorosłego, natomiast
chirurg, jeśli chodzi o osoby dorosłe, nie może obsłużyć, nie może leczyć dzieci. Inicjatywa powiatu legionowskiego jak najbardziej zasadna. No, nasi mieszkańcy wielokrotnie podkreślali to, że brak jest takich usług, gdzie mogą doraźnie przyjechać, czy wieczorem, czy w nocy, gdzie mają zapewnione tę podstawową opiekę zdrowotną, jeśli chodzi o złamania, czy takie podstawowe usługi medyczne. To zawsze mieszkańcy o tym zgłaszali, że jest z tym trudność, bo muszą jeździć do Warszawy, czy do innych miejscowości. Cieszę się bardzo, że mogłem uczestniczyć w tym ważnym projekcie, którym było podpisanie, a dalszą częścią tego projektu będzie zrealizowanie ambulatorium chirurgicznego. Usług, które są chyba potrzebne wszystkim naszym mieszkańcom, a szczególnie mogą powiedzieć to ci, którzy przebywają godzinami na SOR-ach w warszawskich szpitalach. Bardzo dziękuję panu staroście, że wysunął taki pomysł, bo może w myśl powiedzenia, jak się nie ma, co się lubi, to się lubi, co się ma, a zwłaszcza, że możemy powiedzieć, że większa część potrzeb mieszkańców zostanie zaspokojona, a będzie to mały krok w stronę dalszego, większego projektu, jakim nazwijmy go umownie szpital w powiecie legionowskim. Nasza wspólna inicjatywa powiatu legionowskiego, gmin powiatu legionowskiego, aby przynajmniej w części tą dostępność do służby zdrowia polepszyć. Stąd też pomysł na otwarcie całodobowej pomocy lekarskiej, która byłaby stworzona na bazie przychodni przy ulicy Sowińskiego. Myślę, że w tym braku tej codziennej opieki na odpowiednim poziomie, jeśli chodzi o pomoc lekarską, to cenna inicjatywa, którą wsparły wszystkie samorządy powiatu legionowskiego i myślę, że spotka się to również z zainteresowaniem naszych mieszkańców. Teraz analizujemy procedury, które mogą być robione w ambulatorium. Zastanawiamy się też nad personelem, który musi być, jeżeli chodzi o zabiegi, konsultacje i diagnostykę. Jest to w trakcie analizy i przygotowania projektu oferty. My od kilku lat przebudowujemy, modernizujemy przychodnię NZOS w Legionowie i ten etap przebudowy kolejny przewidzieliśmy już w roku poprzednim. Projekt architektoniczno-budowlany jest już skończony. Za chwilkę będzie pozwolenie na budowę i całe stare skrzydło, ostatnie stare skrzydło tego obiektu będzie przebudowane. I to właśnie ono będzie przystosowane do tego, żeby tej pomocy ambulatoryjnej 24-godzinnej mieszkańcom powiatu legionowskiego udzielać. Rozpoczynamy przebudowę jesienią. W zależności od tego, jak ułoży się postępowanie przetargowe i czy uda się je zakończyć z sukcesem przy pierwszym podejściu. Marzy nam się, żeby uruchomić tę usługę już 1 stycznia przyszłego roku. Jeżeli pojawi się opóźnienie, to będzie wynikało tylko i wyłącznie z terminu realizowanej wewnątrz przebudowy obiektu.